Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Cyberpunk 2077. Poprzedni odcinek jednak się nie nagrał, więc po prostu nagram z tego sam skrót. Ale z dobrych wiadomości, głównie ze względu na ten FPS, bo nie miałem coś. Miałem problem z OBS-em. Ale teraz powinno być wszystko ok. Trochę ekran zredukowałem też. I też dźwięki z gry powinny być słyszalne mimo tej klatki antyszumowej. No i też dowiedziałem się, że można grać statusami trochę w tej grze. I wziąłem parę ciekawych rzeczy. Takich jak itemy pasywne. No po prostu takie batoniki i inne rzeczy. Mam, które no różne efekty dają. Najfajniejsza jest ta w sumie regeneracja. Dość sporo to daje. Nie trzeba co chwilę wtedy apteczek używać, jak ja miałem problem w pierwszym odcinku na przykład z tym. No ale wtedy jeszcze to nie było dostępne nawet. Więc dobra, lecimy z fabułą. I w sumie to nic takiego nie przegapiliście z serią, tylko dużo fabuły było i też mało wynikało z tego. No wiadomo, było parę tam scen jakichś tam ważniejszych, na przykład ten w restauracji z tym Jackiem, ale... No ale chyba poza tym nic nie było ciekawego. Wątarzy jeszcze coś pokażę, jeśli coś tam znalazłem, ale to nie będzie bardzo quality wideo, tylko z małą ilością klatek. A mam nadzieję, że już w tym odcinku będzie wszystko ok, nie będę musiał jeszcze raz nagrywać. No dobra, lecimy, bez już zbędnego przedłużania. Tutaj jest Dex. Yo, Mr. V, a pleasure. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed. Mind if I ask you? Mr. Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine. Go down for all times in a blaze of near like posies without seeing your face. To jakiś test? Filozof się znalazł. To co dobra, co to za robota? To wyrok śmierci. No i tutaj też dużo fabuły by było, tak jak w odcinku, który niestety nie powstał. Ale w sumie dobrze. Co to za sprawa z Midstormem, albo powiedz mi o kliencie. No dobra, nie będzie to drugie. To ciekawe, co to za sprawa z Milstron? No z tym, co, czymś na M, no. Weź chip.
To ten model Flatheada to jest taki po prostu automatyczny robot chodzący, taki śpiegowski w tej grze. O, co nie działa do skipowania. Nie, żebym próbował. Okej. Kim jest ta kobieta? Oba FPS się znowu nie popsuły w tym odcinku. No to wiem już wszystko. Chyba nie ma co przedłużać, pominę podróż. No dobra, wychodzimy. Jak w starych samochodach się otwiera na odwrót drzwi. Ciekawe. Jackie dzwoni. Gordito. Muszę wszystko posprawdzać później po odcinku, co to znaczy w ogóle. Rabią nie sprawdza, czy sobie poradzimy. No chyba to drugie. Combat bot, military prototype. Maelstrom collected it, and Dex paid to take it off their hands just before the gang goons switch up in management. Right, heard about that. Voice versus break. Hostile takeover. Stoję na sygnalizacji świetnej. Keep the deeds of some military agent too. I don't know how much help she stands to be. Co wiesz o Royce? Royce. Jeszcze druga sprawa. Ten CBD? Nie potrzebuję chyba teraz fabułę przy... Blokuje trochę, ale... chyba... Zacznę od Parker. Do zobaczenia, dobra. Dość duży ten pacjent wytrzymałość. Chyba nie będzie sensu staminy ulepszać zbytnio w tej grze. No to i tak się częściej raczej skrada w tej grze niż się przyspiesza jakoś bardzo. Jakiś kolejny uliczny wariat. Dobra, ale co dalej? Oj, to jest trochę ekwip... O Jezus Maria, strefa zagrożenia. Ja nie chciałem z wami walczyć, weźcie, idźcie stąd. Zaraz na policję zadzwonię. No dobra. Co ja chciałem powiedzieć? A, zmieniłem ekwipunek trochę. Teraz mam...
karabiny, a nie z jakieś tam pistoleciki słabe. Więc jest minimalnie lepiej. O, jestem na ulicy. Jest trochę się bawiłem między odcinkami w blokowanie ulic i wtedy można wiele fajnych aut sobie dostać praktycznie za darmo. Bo już mam szósty poziom tej siły, to z łatwością to się wykonuje. Przecież właśnie minimalny upgrade wykonałem pomiędzy odcinkami. Kurde, szkoda, że nie wziąłem żadnego samochodu. Czy nie jedzie? Jedzie. Kic, bez rozglądania się, cyk. Nie róbcie tego w domu oczywiście. Zamknięte. Między godziną 18 a 6 rano. O kurde, do takiej sytuacji chyba jeszcze w tej grze nie było. Co, fabuły nie mogę lecieć dalej? O kurde. To chwila, to tutaj zrobię małe cięcie, bo ja chcę dokończyć tę misję w tym odcinku jeszcze. Dobra, wracamy po krótkiej przerwie. Wreszcie można wejść, no. Nie wiem, czy ja za szybko misję jakąś skipnąłem, czy co? Raindance, macie coś fajnego? Jasne, wchodzę. O, aż przeniknęłem. Co mam jeszcze raz? Aha. mam podejść do jakiegoś barmana. O, co można tu dostać? Nie, innym razem to kupię, nie ma sensu. To dobra, od razu do fabuły. Trzecia opcja jest niezła. No dobra, niech będzie drugie. W kabinie? O, to nie jest alkohol. Dobra, to ta druga opcja oczywiście. Trochę ekran się kręci jak w takim efekcie w Minecrafcie też było coś podobnego. Czemu spotykałem się tutaj? Dobra, wstaję. I teraz muszę za nią iść po prostu.
Pokoju VIP, aha. Tam coś było, co nie powinien pokazywać na internecie. Czy na tej stronie oczywiście. Pewnie i tak może wrócić pewnie do tego miejsca później. Mam nadzieję, że nie przesadził. Czekam. Jestem najlepszy. Czegoś innego. Dobra, pracuję z nimi od niedawna. Mam nadzieję, że audio z gry też było słychać, ale drugiego typu, czyli... Pogadajmy lepiej o zleceniu. Secure your soul to chyba po prostu zabezpiecz swoją duszę. A, no to też będzie spekulacja, dokąd będę musiał się pójść na następną misję. Ta odpowiedź pierwsza jest niezła. Yorinobu Arasaka. O, w ogóle zauważyłem, jakie ostre tema. Paznokcie. Rinobu musi być ściśle chroniony, czyli mam okraść Rinobu Arasakę. Dobra, to ostatnie. No to dobra, już ta pierwsza opcja wybiorę. Tą pierwszą opcję. Chyba nie będę ciął zbytnio tego odcinka, bo... Wiadomo, sama fabuła, ale... Ale nieźle, no. Netwatch? Coś mi tu nie gra.
Dobra, nie ma sensu. Już idę na tą żółtą opcję, czyli dalsza fabuła, tak w skrócie. Co jeszcze wiesz o Yorinobu? Dobra, nieważne. Czyli większość lokacji jest prawdziwa w tej grze, tylko oprócz tego Night City, bo nie istnieje takie miasto. No to ta pierwsza opcja. Czymkolwiek, a kimkolwiek? No dobra, staje to co teraz. Chodzi. Ło, nie mogę teraz biegać. Zwykle to shifty naciskam i idzie, ale... No dobra, zresztą to i tak nie ma sensu, bo zawsze wyprzedzałem te postacie. Nie, to żaden problem. O, skakać też nie mogę teraz. Ukłon? Hej Judy. Czy tam nie zdążyłem więcej wybrać. Ale znowu przypadkiem fabułę przewinęłem. No trudno. No to i tak pewnie tylko pojedyncze zdanie przewija. No dobra. Okej, okay, pływałeś już wcześniej w surowym Braindance. Szkoda, że nie można customizować nazwy głównej postaci, no ale dobra. V-Focus. Dobra, to trzecie. How's this differ from the ready-mades? Huh. Ready-mades provided that aid should feed you feelings and impressions you've never had to experience yourself. But it's mass market shit, so it's pre-crafted, hard-coded, fenced in, and manageable. A raw one? Well, it's more like a virtue viral. It's immoral.
Zaczynamy. Znowu będzie ten coś w stylu Reaper Doka? Dobra, siadam. Te buty nowe, śmieszne założyłem. Zamiast tych domyślnych jakieś zielone. Oj, teraz te Braindance'y pewnie będę oglądać. Jakieś tam dziwne analizy będą. Znam oczywiście do tego momentu, z tego momentu fabułę. W sumie te wybory i tak za wiele nie zmieniałem, za dużo. Co to za profil? Okej, zróbmy to. Właśnie, nie narzekaj tyle, Vi. Znaczy w sumie ja mogę to skipnąć. Nic nie musiałem zaznaczać. No dobra, zaczynamy już. Dużo dziwnych innych opcji jeszcze było, ale... Znaczy właściwie jedna, dwie opcje dialogowe były. 3, 2, 1. No i to teraz jak takie wideo będzie się po prostu puszczało. No i w tym momencie się wideo urywa. To było aż za mocne. Teraz jest skipnę, bo to dużo po prostu przestawiania opcji będzie. No wiadomo, trochę też tekstu, więc całkiem tego nie usunę oczywiście w montażu. My heart rages around like an ocean in
Okej, okay, to już koniec tego braindance'u. Mam nadzieję, że teraz się uda stąd wyjść. O. Fan folderu. No way. Let's take a break. Still feel like that kid when... yeah. Chyba mam dość. Aha, pewnie jeszcze coś będzie. No dobra, to dzwonię. Hey V, what's happening? Look, listen, I've got some useful footage from Compeki Plaza. It's a brain dance. Compeki? Someone there with you? Dobra, to Judy Avery. Wczytywanie. Okej, okay, tutaj zrobię cięcie. To znowu będą te nagrania. No dobra, to koniec części pierwszej. Niedługo będzie druga. To na razie.